ty się tak schował? To tutaj taki jest schowany. Witajcie kochani, dzisiaj jest poniedziałek, jest już po świętach. Byłam dzisiaj na zakupach, pojechałam do Biedronki, musiałam przy okazji jeszcze odwiedzić lekarza, ale to wam później opowiem. Kupiłam parę rzeczy, co prawda po świętach jeszcze zostało sporo jedzenia, ale tak jak na przykład karp już się wczoraj nie nadawał do jedzenia, więc myślę, że już muszę się tego pozbyć z lodówki. Zostało jeszcze trochę wędlin i jedzenia, ale brakowało mi paru produktów i zaraz wam pokażę, co kupiłam. Słuchajcie, to co kupiłam, takich podstawowych produktów mi brakowało. Kupiłam śmietanę Mleczna Dolina, ja ją bardzo lubię używać i powiem wam, że wcześniej kupowałam 18, bo ta 18 bardzo dobrze nadaje się czy do sosów, do zup, dlatego że po dodaniu jej nie robią się krupy, ale nie wiem jak to się stało, 12 też jest gęsta i powiem wam, że ona też nadaje się, nie tworzą się te krupy. Wiadomo, przed dodaniem czy tam do zupy, czy do sosu trzeba ją rozbić, rozmieszać, ale ona jest gęsta. Nawet śmiem powiedzieć, że jest podobna jak 18, więc kupuję tą 12. Kupiłam też, uwielbiam, chociaż powiem wam, że my mamy dużo swoich ogórków, bo wsadzaliśmy, ale jednak mimo wszystko te ogórki... To są jakie firmy? Waldiben. Są przepyszne. Naprawdę bardzo mi smakują. I mówię, mimo tego, że mam tych ogórków jeszcze u siebie pochowanych, bo mąż robił i w curry, i robił... Jakie ty robiłeś jeszcze? Robiłeś jeszcze takie... W jakiej przyprawie? Kończył nam się już ketchup. U nas ketchup to idzie po prostu w tempie błyskawicznym. Ten ketchup Madero, nie wiem, czy wam polecać, czy nie, bo tak nie do końca za nim przepadamy, chociaż mój syn lubi, wziął, więc wypróbuję go. My dużo ketchupu dajemy, bo u nas się dużo je tostów, więc tostów, czy tam pizzę. Wziąłam pieczarki, bo powiem wam szczerze, że przed świętami był problem. Trochę przespaliśmy ten moment zakupu pieczarek i nie dostałam. Nie dostałam, przeszukałam i w Biedronce, tutaj w okolicznych sklepach nigdzie nie było, a dzisiaj kupiłam, bo mam w planach albo zrobić pizzę, a jeszcze za mną chodzą naleśniki z serem i nie do końca jestem pewna, co dzisiaj przygotuję, więc pieczarki, no to podstawa, zawsze w domu muszą być. Kupiłam drożdże, jakbym miała robić właśnie tą pizzę, no to drożdże się przydadzą. Słuchajcie, ostatnio, ponieważ u nas na śniadanie często jadamy płatki z mlekiem, no różne tam, bardziej te słodkie, tak? Słodkie, czekoladowe, ale ostatnio kupiłam, bo to jest moja druga czy trzecia paczka, te płatki, opłatki owsiane błyskawiczne i powiem wam szczerze, myślę, że są jedne z najlepszych, lepsze od takich zwykłych płatków jakichś słodkich. Ja do nich dodaję miodu, można do nich dodać jakichś suszonych owoców, śliwkę, ja tak miałam śliwki, to śliwki sobie kroiłam tak na drobne kawałeczki i dorzucałam do tego. Bardzo, bardzo pożywne, szybko się to też robi, bo to są błyskawiczne, więc tylko wystarczy mleko podgrzać w mikrofali bądź zagotować. Dorzucić później do tego mleka już gorącego płatki, chwilę odczekać i śniadanie mamy gotowe. Także możecie... i bardzo tanie są, naprawdę chyba w granicach 2 zł za nie zapłaciłam. Kupiłam jeszcze, słuchajcie, serek wiejski. Bardzo lubimy ten serek, delikatę, bardzo jest, no to jest naprawdę taki lekki serek na śniadanie, na kolację, można sobie do niego dorzucić, na przykład wkroić troszkę pomidora. Często właśnie mój mąż tak robi, że wkrawa tutaj do tego serka pomidora, ogórka, jak są rzodkiewki, jest sezon na rzodkiewki, no to też rzodkiewkę, szczypiorek. I słuchajcie, śniadanko bardzo delikatne, pożywne i myślę, że zdrowe. No i ostatnie jeszcze kupiłam, słuchajcie, 2 sery. Kupiłam twarogi. Kupiłam chude, ponieważ ostatnio, no bo tak jak mówiłam, że może zrobię naleśniki z serem. Ostatnio kupiłam tłuste i one były tak rzadkie, że trochę mi nie pasowały do tych naleśników. Do tej słoniny tak zlatują się te ptaki, więc mój mąż dzisiaj wymyślił, że zrobi im... Co to będzie, Marcin?
Karmnik dla ptaków. A, no karmnik. I ty włożysz, co tutaj będzie w tej butelce? Nasiona zbóż. A, nasiona powkładasz tam do środka, tak? Ale to będzie też słoninka? Nie, to będą nasiona. Słuchajcie, przed nami Sylwester. Sylwester, nie wiem jak wy spędzacie, my... Zresztą tak samo jak i w zeszłym roku, w tym roku będziemy w domu, przyjeżdża do nas parę osób. Poczekajcie, pokażę wam, bo tutaj już ta dochodzi do końca realizacji naszego karmnika, to ja wam pokażę jak tutaj to wygląda. Skąd mam zegar? Być takie duże dziury, a są za małe i nie lecą. Ty, ale dobrze, właśnie fajnie, bo to się wiesz co, moim zdaniem. Ale one teraz to nie wyjmą reszty. Ale to czyli co tam jest nie tak? A za dużo ci się wysypuje tych nasion od razu. Taka mniej więcej, żeby jej średnica była mniej więcej. Fajne buty. No i wyobraź sobie, że tam. Ja to właśnie chciałam mieć kwiaty na tym. I na tym sobie stawiasz, na tym blatem, co mamy taki. Szukam, niby wybór jest duży, aczkolwiek nic mi się nie podoba, naprawdę. I tak, przyjechałam kupić właśnie doniczki na te moje kwiatki, które dostałam od rodziców i powiem wam, że kupiłam o dziwo raz, dwa. Także wracam do domu i zaraz te kwiatki będę wsadzała w doniczkę. Ta tutaj. Podoba mi się bardzo i tą bierzemy. A ta ile kosztuje? 139, no to tamta, tylko wiesz co, słuchaj, bo tutaj fajnie to wygląda z tym światłem, nie? Z tą żarówką, a to światło nie da dużo, ale mi się podoba. Na górze w łazience też mamy fajny, pokażę wam jak wrócę do domu, ale tam mi się podoba bardziej. No, chyba weźmiemy właśnie tą, bardzo mi się podoba, naprawdę. Ładna jest i będzie pasowała, bo ona ma drewnianą tutaj obsadkę wkoło żarówki, fajnie to będzie wyglądało. No, to jest też ładna. Ta tutaj. Ona jest od góry właśnie czarna, przydymiona, tu jest jaśniejsza i ozdobna żarówka, w tym ładnie wygląda. Słuchajcie, lampka już jest wybrana, idziemy wybrać żarówkę do niej. Fajnie wygląda, jak jest ta kolorowa, ozdobna, nie? Ale poczekajcie, bo ta ozdobna nie będzie dawała tyle światła, nie? Nie, to już nie musimy. A już się nie mogę doczekać, jak to przymocujemy. Tamto mi się zdaje. Kolory? Ale to ja nie chcę, po co mi? Ja nie lubię. Mamy na górze w sypialni, nie używamy kolorów. A to jest taka lampka LED-owa. Tu są w środku takie lampeczki. Zobaczę, i one się pewnie świecą później w nocy. O, fajny. 20 zł. Jeszcze pojedziemy, chyba kupimy coś do jedzenia, żeby już na Sylwestra. Jest, 3 maty to ma. Żeby was to nie zmyliło, one się bardzo kochają, ale ten mniejszy, o ten właśnie, ten, co tu idzie, ten mniejszy to jest taki łobuz, on zaczepia bardzo, to jest jego brat i on go za strasznie zaczepia. Tamten jest, to jest taki bardzo spokojny kot, on lubi się położyć, pójść sobie spać, wylegiwać się. On jak tutaj przyjdzie, to cały dzień potrafi przeleżeć tu na tym dywaniku, ale ten mały to jest taki urwis, że cały czas mu dokucza. Słuchajcie, ja pizzę już zrobiłam, w zasadzie dwie. Jedna już jest praktycznie cała zjedzona. Miałam dzisiaj wkładać kwiaty, aczkolwiek teraz już jest naprawdę ciemno na dworze. Już praktycznie, zobaczcie, nic nie widać. A ziemię do kwiatów mam na zewnątrz, ona jest tam, gdzie obok szklarni, tam gdzie miałam warzywa i to jest taka ziemia trochę do warzyw z dobrymi nawozami. Myślę, że posłuży roślinom, więc dzisiaj nawet mi się już tam nie chce, jest za zimno, za ciemno, więc sobie daruję. Jutro zrobię to, myślę, że od rana. Kochani, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę już i coraz bliżej Sylwestra. Ja dzisiaj, tak jak wczoraj obiecywałam, będę przesadzała moje rośliny do nowych osłonek. Osłonek, mówię wam, jeszcze to podkreślam, to są osłonki, nie donice. Dlaczego? Ponieważ zamierzałam, w planach mam po prostu kupić ratanowe osłonki, które uważam, że wyglądają o wiele ciekawiej, tworzą lepszy klimat niż donice. Jakoś doniczki mi się już naprawdę przejadły. I ja tutaj mam takie ratanowe, nie wiem czy to są ratanowe, wiklinowe, nawet powiem szczerze, nie wiem jak się to nazywa. Mam te osłonki i więc dzisiaj mówię, będę przesadzała te rośliny
I dodatkowo jeszcze dzisiaj jedziemy do znajomych. Także muszę się sprężać, bo już jest ta godzina, a jeszcze parę rzeczy muszę ogarnąć. Słuchajcie, jeszcze dodatkowo wam powiem, mam na sobie taki sweterek, który on jest, ma piękny kolor, naprawdę, kolor ma, kurczę, jak to nazywać, taki morski, turkusowy kolor. Ale co? Swetr tak strasznie gryzie, że ja po prostu po założeniu od razu po prostu nęci, gryzie. Straszny, naprawdę nie wiem, jak można go nosić. Myślę, że jedynym rozwiązaniem jest założyć pod niego po prostu jakiś top i wtedy nie będziemy tego czuć, ale on jest bardzo gryzący. No tak mi się podoba, ale niestety do noszenia tylko czasami, jak rzeczywiście mi jest tak chłodno, to ja go na siebie zakładam, ale bardzo mało go noszę. Kupiłam go w zeszłym roku i dzisiaj jest drugi raz, kiedy go zakładam na siebie. Słuchajcie, byłam dzisiaj w sklepie i koło naszego sklepu przyjechał pan, sprzedaje petardy, wszystkie takie wystrzałowe fajerwerki. No i nie ukrywam, że jestem przerażona. My w zeszłym roku z naszymi zwierzętami, z psem, jednym tak naprawdę, bo ten drugi aż tak bardzo się nie boi, a ten większy boi się panicznie, historycznie naprawdę. I w zeszłym roku myślałam, że ona tego nie przeżyje. Myśleliśmy, podejrzewaliśmy, że przeszła zawał. Chyba dwa dni dochodziła do siebie. Mimo tego, żeby nie było, dostała leki uspokajające, ale na nią nic zadziałały. W tym roku właśnie podjechałam do weterynarza, dostałam takie lekarstwa w syropie, w zawiesinie i mam jej to podać w 11:30, że już przed takim apogeum muszę jej to wlać jakoś do pyska, żeby nie uronić nawet kropelki, ponieważ ona, jeżeli jest w takim stanie, pani doktor powiedziała, że może być tak, że jej organizm nie będzie tak reagował, tak dobrze reagował na to lekarstwo, gdyby nie było tych wystrzałów, gdyby ona nie była, gdyby nie miała w sobie tak dużo adrenaliny, czyli tego strachu, lęku. I no, ale ja mam nadzieję, że to na nią zadziała. Potem już ma być potem kołowata, taka senna, aczkolwiek pani doktor powiedziała, żebym nie liczyła, że ona zaśnie, jeżeli aż tak bardzo się boi i panikuje w Sylwestra. Ale wiecie, to tylko nie chodzi tylko o mojego psa, tak? No bo ktoś może powiedzieć, że to jest moja sprawa, ale powiem wam, jest tyle zwierząt, dzikich zwierząt w lasach, jest tyle ptaków, które w panice po prostu tracą życie. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile zwierząt ginie po takiej zabawie noworocznej. Ja bym bardzo apelowała do nas wszystkich, żebyśmy przestali kupować i marzy mi się, żeby kiedyś były te petardy bez dźwięku, po prostu, nie wiem, żeby był jakiś pokaz tych światełek. Także myślę, że świadomość nasza też już jest większa. Kiedyś wiadomo, jakoś nie zwracało się na to uwagi, że te wystrzały powodują lęku zwierząt. No teraz myślę, że ludzie są bardziej świadomi i wierzę, że przyjdzie taki nowy rok, kiedy nie będziemy strzelać. Będzie spokojniej. Także wam i sobie życzę szczęśliwego nowego roku. Słuchajcie, kochani, jeżeli macie ochotę, subskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło, naprawdę. Lajkujcie, jeżeli wam się podobało, możecie zostawiać jakieś komentarze. A my widzimy się już w nowym roku.